Braki w kształceniu lekarzy, zwłaszcza niektórych specjalności, mogą w najbliższej przyszłości przełożyć się na pogorszenie systemu leczenia. To jeden z głównych wniosków Najwyższej Izby Kontroli, która sprawdzała kształcenie i szkolenie lekarzy w Polsce. Z raportu wynika m.in., że niedobory specjalistów odczuwane dotkliwie także na Podkarpaciu. To m.in. skutek limitów specjalizacji finansowanych przez Ministerstwo Zdrowia. Małe powiatowe szpitale i te duże kliniczne, zatrudniające po kilku lekarzy poradnie i wielkie specjalistyczne przychodnie. Wszystkie mają ten sam problem. Brakuje specjalistów, a ci z doświadczeniem są pilnie poszukiwani. Także na Podkarpaciu. Właściwie nie ma takiej specjalności lekarskiej, gdzie lekarzy by nie brakowało. Na Podkarpaciu na długiej liście najbardziej deficytowych specjalności są m.in. kardiologia dziecięca, chirurgia szczękowa, ale też geriatria, paliacja czy medycyna nuklearna. Zdaniem kontrolerów NIK jedna z przyczyn to problemy z miejscami specjalizacyjnymi. System kształcenia kadr medycznych nie zapewniał przygotowania wystarczającej liczby specjalistów, dostosowanej do zmieniających się potrzeb zdrowotnych społeczeństwa. Brak lekarzy niektórych specjalności staje się z kolei jedną z najistotniejszych przyczyn wydłużania się średniego czasu oczekiwania na świadczenia medyczne. Pod tym względem na Podkarpaciu przez wiele lat nie było dobrze, bo limity miejsc specjalizacyjnych finansowanych przez Ministerstwo Zdrowia jeszcze w 2014 roku były najmniejsze w Polsce. Region dostał wtedy tylko 40 takich miejsc na ponad 1500 w całym kraju. I choć po interwencjach m.in. Okręgowej Izby Lekarskiej w tym roku ta liczba kilkukrotnie wzrosła, to zdaniem dyrektorów szpitali potrzeby są zdecydowanie większe. Rezydenci są dla nas bardzo ważni. Mamy w tej chwili w szpitalu 98 rezydentów i wydaje się, że to jest spora liczba. Natomiast cieszylibyśmy się, zwłaszcza na niektórych oddziałach, gdyby udało nam się jeszcze zwiększyć ilość miejsc rezydenckich. Bo rezydenci, nie obciążając budżetu szpitala, uczą się tego, co w ich zawodzie najważniejsze i to od najlepszych. Profesor Krzysztof Gutkowski, który na swoim oddziale ma w tej chwili 10 osób w trakcie specjalizacji, przekonuje, że to dalszy ciąg kształcenia rozpoczętego na studiach. Lekarz, który ukończy medycynę i otrzyma dyplom, aby mógł stać się pełnowartościowym pracownikiem, czyli pełnowartościowym lekarzem, musi nabyć szereg umiejętności praktycznych, które zagwarantuje mu odbycie specjalizacji, często w ramach stażu rezydenckiego. Często, bo jak się okazuje, nie zawsze. W polskich warunkach, i to także podkreśla w swoim raporcie NIK, to wcale nie takie oczywiste. Joanna Gajdek już w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych doskonale to wie. Nie jest tak prosto. Nie dla wszystkich absolwentów studiów medycznych są miejsca rezydenckie. Jest możliwość robienia specjalizacji również z etatu, natomiast dostanie etatu w szpitalu graniczy z cudem. Można robić i wiele absolwentów studiów medycznych robi specjalizację z wolontariatu, czyli nie dostaje pieniędzy za swoją codzienną pracę. Tyle, że nie wszystkich na to stać, a efekt jest taki, że coraz więcej młodych lekarzy wyjeżdża z Podkarpacia. Tam, gdzie są miejsca rezydenckie i często tam zostaje. A nasz region, to także dane NIK, jest na 5. od końca miejscu, jeśli chodzi o liczbę lekarzy w przeliczeniu na liczbę mieszkańców. Tę sytuację może zmienić nowo otwarty kierunek lekarski na Uniwersytecie Rzeszowskim. Ale na to trzeba będzie jeszcze poczekać, bo pierwsi lekarze z Rzeszowa skończą studia dopiero w 2022 roku.